Wkładce polityki dzisiaj pytanie, które jest podpisem do zdjęcia prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dlaczego przegrałem? Jak pan uważa, dlaczego Bronisław Komorowski przegrał? Nie ma jednego czynnika, to jest plot wielu okoliczności, ale jednym z nich jest specyficzne rozumienie wolności, o czym pan prezydent Komorowski mówił bardzo często. Ja już wcześniej z tym polemizowałem, bo dla prezydenta Komorowskiego wolność to po prostu wolności polityczne. Wolności i swobody tworzenia partii politycznych, głosowania, wyboru. To wszystko jest oczywiście bardzo ważne. Tylko, że dla sporej części ludzi wolność to jest również wolność od strachu. Od strachu przed bezrobociem, przed nieszczęściem, przed utratą zdrowia i brakiem wystarczająco aktywnej i szybkiej pomocy. Czy jest wolny młody człowiek, czy czuje się wolny, który na umowie śmieciowej zarabia grosze i który z przestrachem myśli o tym, czy będzie go stać na założenie rodziny, na kupno mieszkania. Czy czuje się wolny człowiek, który zrozpaczony i chory czeka miesiącami do lekarzy specjalisty? Otóż ci ludzie nie czują się wolni. Natomiast pan prezydent uznał, że wystarczy, że oni mają wolności polityczne i swobody polityczne. Otóż nie, tak nie jest.